Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj kolejna gratka dla fanów muzyki w najlepszym wydaniu. Mam tutaj słuchawki firmy Maxell. Jest to znany model Retro DJ, tym razem w wersji drugiej, najnowsza wersja tych słuchawek. Dzisiaj je sobie obejrzymy, a potem bierzemy się za testy i za jakiś czas już będziecie mogli posłuchać o wrażeniach z odsłuchu tych słuchawek, o jakości wykonania, o wygodzie, o tym po prostu jak się sprawują w akcji. Cenę słuchawek sprawdzicie oczywiście w opisie filmu, a tymczasem zapraszam Was do oglądania. Tak więc rozpoczynamy rozpakowanie. Prawdziwa gratka dla fanów muzyki w dobrym wykonaniu i dla fanów oczywiście słuchawek firmy Maxell. No, firma jakby nie była legendarna. Ostatnio niestety wydaje mi się, że troszkę w takim dalszym planie, jeśli chodzi o rynek słuchawek. Zdecydowanie moim zdaniem powinno być więcej takich słuchawek w sklepach. A tutaj mamy model Retro DJ 2, czyli taki unowocześniony, ulepszony model słuchawek, które są znane na pewno wielu osobom. No i widzimy same słuchaweczki, mamy informację, że są kompatybilne z iPhone'ami, iPodami, smartfonami, MP3-kami, oczywiście z komputerem, ze sprzętem Hi-Fi również. Mamy mikrofon na kablu, kabel zwijany w taką sprężynkę, przydatna rzecz. Podłączenie 3,5 mm mini jack oraz adapter pozwalający nam przejść z takiego mini jacka 3-pinowego na 4-pinowego, po prostu żeby przy telefonie korzystać sobie z tego mikrofonu. 2 lata gwarancji, ale szukam moi drodzy ciekawszej rzeczy, dobra już znalazłem. Chodzi tutaj o specyfikację, już Wam pokazuję. Natomiast mamy jeszcze informację, że mamy studiową jakość dźwięku, stalową ramę i inne ciekawe informacje. Natomiast zobaczcie sobie, oporność 32 ohmy, membrany. Takie troszkę niestandardowe, bo ani nie są to 30, ani nie są to 40. Mają 38 mm średnicy. Czułość tutaj to 95 dB oraz pasmo przenoszenia poszerzone od 10 Hz do 20 kHz. No i kompatybilność jeszcze raz. Dobrze, to by było na tyle. Otwieramy sobie opakowanie. Dobra, słuchawki już widać, ale jeszcze je sobie wydobędziemy. Dobrze, więc słuchawki już są. Zobaczymy jeszcze zawartość woreczka. No ok, więc faktycznie mamy adapterek. Wiem Wam, że za takie coś do mojego mikrofonu Rode dałem 50 parę złotych, taką przejściówkę. Jakbym kupił te słuchawki, miałbym to za darmo. Ale ok, bardzo fajnie. Pozłacane gniazdo, pozłacany wtyk. Na pewno przydatna rzecz. No i fajny zwijany harmonikowy kabelek, więc w takiej zwiniętej postaci się nie plączę, a może nam się fajnie rozszerzyć, więc oczywiście to jest zaleta. No i w sumie teraz zobaczcie, ten mini jack i tak jest 4-pinowy, tak samo jak ten, więc w sumie jakiś chyba błąd się wkradł, bo na opakowaniu była pokazana wtyczka 3-pinowa bez tego jednego nacięcia dodatkowego pinu, ale dobrze, mniejsza z tym. Już sobie patrzymy, mikrofon. Mamy tutaj suwaczek, do czego to się okaże w testach. Mamy też przycisk do odbierania rozmów i kabelek wchodzi nam tutaj w prawą wyjątkową muszlę, nie w lewą. Więc mamy tutaj troszeczkę niestandardowy układ. No i same słuchawki, powiem Wam, że wyglądają dość ładnie. Widzicie, są takie biało-szaro-czarne. Na górze mam logo Maxell. Jakaś pewnie jako skóra, natomiast fajnie to jest obszyte, ładnie wygląda. Tu mamy ciekawe wypełnienie, dość miękkie. Pałąk, no taki dość sztywny, natomiast nie jest aż tak sztywny, żeby się połamać. Słuchawki nie skrzypią, rozciągają się dobrze. Prowadnice, jak widzicie, są metalowe, zakotwiczone głęboko. Rozszerzają się mocno. Mamy tutaj gumowany plastik, gumowane tworzywo, jest bardzo fajnie, również tutaj. Tutaj mamy szczotkowane aluminium, nie jest to plastik, bardzo fajnie. Też tutaj takie elementy ozdobne, później jeszcze takie srebrne obwódki, więc faktycznie słuchawki te mają taki wygląd retro,
naprawdę fajnie to wygląda. No i tutaj powiem Wam, że jeśli chodzi o miękkość, to jest tak przeciętnie, ale zobaczymy oczywiście, jak to wyjdzie w praktyce. No i skóra, eko skóra, którą to jest obite, dość przyjemna w dotyku, natomiast wydaje mi się, że gąbka wypełnienia troszeczkę za twarde, ale tak jak mówię, potestuję je troszkę i wtedy to wyjdzie już przy faktycznym użytkowaniu. Jeśli interesuje Was cena tych słuchawek, to zapraszam do opisu filmu, tam macie ceny. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam też do playlist, do innych filmów. Oczywiście też na mojego Facebooka, gdzie codziennie jakieś newsy. Pozdrawiam Was, cześć!